Gabriel, nagraj wiadomość. Teraz mam słaby kontakt z Gabrielem, bo rzadko do siebie dzwonimy i rzadko też jakoś rozmawiamy, bo albo on nie ma czasu odebrać, albo wtedy, kiedy ja dzwonię, to mówi, że ma klienta i pewnie nie chce tego kontaktu. Słucham. Dzień dobry, pani Basiu. Rafał z tej strony. Dzień dobry. Pani Basiu, co nam się dzieje z Gabrielem? Bo dzwonię do niego, on nie odbiera telefonu, ma. Nie wiem, on ode mnie też nie odbiera. Nie. Naprawdę nie wiem. To nic pani nie... nie. A kiedy się ostatnio kontaktował? Wczoraj był. Wczoraj był pani i co tam? Wszystko wczoraj dobrze był, u niego? Obiadek zjadł i no. Było w porządku. Wszystko u niego dobrze? No nie wiem, bo mi nic nie mówił. Jak się coś dowiem, to przedzwoni. Jak będzie, jak się skontaktuje, to niech do mnie zadzwoni też. No, nie wiem, no. Dziś nie odbierał. Ale... Aha, dobra, to no. Do usłyszenia, do widzenia. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. No, jak jest dużo kłopot w moim życiu, czuję się bardzo źle. Zazwyczaj się zamykam w domu i nie wychodzę, nie kontaktuję się, nie spotykam się ze znajomymi. Myślę, że to też jest taka trochę ucieczka, żeby nie opowiadać wszystkim dookoła, że coś mnie boli, że coś mi jest, że jest mi źle po prostu w życiu i wolę się odciąć od tego. To chyba też trochę wynika z tego, że się krępuję. Nie chcę, żeby wszyscy wiedzieli tak naprawdę, co mnie boli, co mnie dotyczy. O Boże. Na początku mi się wydawało, że są ludzie, którzy mnie wspierają, ale prawda jest taka, że nie ma takich ludzi. Myślę, że wynika to głównie z tego, że ludzie nie chcą jakby podejmować takiego wyzwania, żeby pomóc drugiej osobie. Boją się, że im się zwalę na głowę i nawet po jakiejś krótkiej rozmowie próbują po prostu urwać ją, zakończyć. To się bardzo czuję, więc przestałem do kogokolwiek dzwonić. To jest bardzo przykre, że w momencie, kiedy potrzebujesz wsparcia, tych osób nie ma. A wydawałoby się, że powinienem mieć całą masę ludzi dookoła. Nie ma tego.